Zrobimy teraz takie ciekawe zadanie związane z osią liczbową. Porównaj dwie wartości używając osi liczbowej. 0 jest większe, mniejsze bądź równe 1 minus x. Zastanówmy się najpierw, czym jest ten x. Popatrzmy na oś liczbową. X znajduje się w tym miejscu. Zobacz, jest to po lewej stronie od zera. Zatem x będzie liczbą ujemną, prawda? Znajduje się z lewej strony zera. To jest ta odległość. To jest odległość x. I x jest liczbą ujemną. Zatem ile to będzie 1 minus x? Zobacz, od 1 odejmujemy liczbę ujemną. X jest liczbą ujemną. Liczba ujemna. Zapewne pamiętasz, że odejmowanie liczby ujemnej to to samo, co dodawanie liczby przeciwnej do niej. Czyli będziemy mieli 1 dodać liczba przeciwna. W tym wypadku wartość bezwzględna z x. 1 dodać wartość bezwzględna z x. Liczbą przeciwną do tej liczby ujemnej x będzie liczba dodatnia. Zatem wynik będzie większy od 0. Jaki znak tu powinnam wpisać? 0 w takim razie jest mniejsze od 1 minus x, bo 1 minus x to będzie liczba dodatnia.